Czy osoba ukochana ma innego partnera, inną partnerkę, czyli czy on, jeśli pytacie o mężczyznę, czy on ma inną kobietę? Kochani, zobaczmy sobie w kartach tarota. Ja zapraszam Was do subskrypcji, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Zapraszam Was serdecznie. Czy on ma inną kobietę? 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 W przełożeniu, kochani, mamy już lwa. Czyli Boże, ty ktoś jest tylko na potrzeby seksualne, tak? Ponieważ lew to też karta seksualna. Król mieczy, czyli coś, nie wiem, osoba, która myśli, jest przemyślana, jest to mądra osoba, ale też, która zablokowała coś. Siedem buław, kochani, mówi o tym, że jest ta osoba zagrożona czymś, że boi się jakiegoś, nie wiem, ataku. Siódemka buław mówi o tym, że wyznacza sobie granice. Ma dobrą pozycję w tej chwili, nie walczy o nic, jeśli nie musi, nie walczy o żaden związek. Ma trzy tutaj miecze wbite w serce, czyli cierpi ta osoba, ma ból, być może jest zraniona, być może jest tu trójkąt rzeczywiście, ale jest zraniona, męczy się, cierpi, jest smutek, jest rozżalenie, jest ból serca, jest złamane serce, jakby tutaj poranienie z miłości, tak, emocjonalne. I mamy tu rzeczywiście siedem kielichów, czyli ta osoba, o której myślicie, ma rzeczywiście więcej kobiet do wyboru i nie wie, na którą się zdecydować, przebiera, wybiera. Jakby ma tutaj rzeczywiście, są konkurentki pokazane, konkurencja, czyli jest tutaj dużo więcej osób niż ty. Na pewno nie jesteście same w tej relacji, tylko tu mamy więcej osób. I ta osoba nie może się zdecydować, czego chce, tak? Tymczasem ma ta osoba silne potrzeby seksualne i tutaj na seks rzeczywiście może mieć jakiegoś innego, inną partnerkę, tak? Także tak, ja tu wyszły karty, napiszcie, czy się zgadza, jak myślicie. I życzę Wam wszystkiego dobrego, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie i zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail. Do usłyszenia już wkrótce.